Witam wszystkich. Dzisiaj będzie próba zrobienia rozpałki podpałki na bazie sznurka jutowego oraz parafiny. I jak to później będzie sprawować się z krzesiwem. Czy to będzie dobrze działać, czy źle, to się dopiero okaże. Oczywiście sznurek możemy mieć też konopny. Ja już w zasadzie ten film kręcę drugi raz, bo za pierwszym razem był mały wypadek. Dlatego już nie będę pokazywał od początku, jak ten sznurek robiłem. No bo wiadomo, że trzeba pociąć na mniejsze kawałeczki. W moim przypadku tu jest tych 9 sztuk. W zasadzie to dowolna długość, dowolna ilość. No i związane z dwóch końców. Parafiny można wziąć właśnie z tego typu świeczek. Wystarczy się pozbyć tej blaszki z tyłu, wyciągnąć knot. No i to trzeba teraz rozpuścić. Taki sznurek sam, bez żadnego dodatku, pali się w miarę krótko, chyba że go weźmiemy bardzo długo, czyli coś podobnie do płatka kosmetycznego, który pali się szybko, a jeśli zamoczymy płatek kosmetyczny właśnie w parafinie, pali się wyjątkowo długo. No tutaj powinno być to samo, no ale jako że ja do tej pory nie sprawdzałem, więc nagrywam taki film. Czy to będzie dobra podpałka, czy wystarczą zwykłe waciki. Także to musi się trochę rozpuścić. Oczywiście jak nie mamy tego typu świeczek, to możemy użyć jakiejś dowolnej wielkości świeczki, małe, większe, albo po prostu jakiś tam taki granulat parafinowy, czy coś w tym rodzaju. No ale najprościej sądzę, że wiele osób taki ma coś w domu. Przeważnie ma, więc można sobie taki coś użyć. No to jeszcze chwileczkę, zaraz się roztopi. I będzie można to moczyć. Sam jestem ciekaw, czy to odpali od krzesiwa, czy będą jakieś trudności. Z płatkiem kosmetycznym zazwyczaj nie ma żadnego problemu. Zobaczymy, czy tu będzie problem. Co najwyżej będzie eksperyment mniej udany. No więc wszystko się roztopiło. Moczymy dokładnie. Teoretycznie takie coś powinno być też wodoodporne. Taki sznurek sam, jak nam się zamoczy, to raczej go nie podpalimy, a w takiej postaci powinno być wodoodporne.
No, w zasadzie to do tego jedna taka świeczka by się przydała. Niekoniecznie trzeba mieć dwóch. No i odkładamy to gdzieś do wyschnięcia. Całkowitego. Wypadałoby to teraz przetestować, czy w ogóle to działa. Czy to pójdzie od krzesiwa, czy nie? No, mocno nasączone. Trzeba troszeczkę to rozdrobnić. No i mamy się palącą podpałkę. Także po ucięciu kawałeczka trzeba trochę to niejako lekko zedrzeć parafinę i jak widać nawet taki mały kawałeczek będzie się palił stosunkowo długo. Czyli troszeczkę inaczej niż ja pokazywałem. Nie tak od razu trzeba to podpalać. Oczywiście od zapałek czy zapalniczki to zapewne od razu pójdzie. Teoretycznie. No, też za bardzo nie chcę od razu. Musi się trochę po prostu parafiny nadtopić. Także jak widać, sam sznurek krótko się pali, sznurek z parafiną trzeba troszeczkę rozdrobnić, aby tej parafiny nie było na tym sznurku częściowo, no i od krzesiwa spokojnie da się to odpalić, od zapalniczki jak widać też można, od zapałek tym bardziej. I jak widać zdecydowanie długo to się pali, zdecydowanie dłużej niż byśmy podpalili sam sznurek bez tej parafiny. Czyli działa na zasadzie wacika bawełnianego, który też się szybko spala, a w połączeniu z parafiną spala się bardzo długo. No i taka rozpałka, podpałka jak najbardziej jest ok. Stosunkowo długi czas palenia, nawet takiego krótkiego odcinka i spokojnie będziemy mogli podpalić, czy to jakieś drewno na ognisko, czy kuchenkę na drewno. Rozpalić. Także jak ktoś sobie chce wykonać
sam takie coś, to jak najbardziej zachęcam, chyba że komuś jest to niepotrzebne, albo zrobić po prostu takie coś w ramach swojego testu. Tak jak ja to zrobiłem. Także jak dla mnie to działa idealnie. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.